Halina Kozakiewicz przez wiele lat pracowała jako nauczyciel. Po przejściu na emeryturę zaczęła gromadzić przedmioty świadczące o dawnym życiu przodków. O jej niezwykłej kolekcji można z pewnością powiedzieć, że jest to muzeum dawnego życia. Mam taką szczotkę, która jeszcze po moim pradziadku z Lublińca, to ona ma do 200 lat leciutko, to ta szczotka przetrwała bardzo długo. Mam bardzo różnorakie żelazka, żelazko na żar, taki jak się, różny, i z duszą, i damskie, i męskie, mam bardzo dużo tych żelazek. Poza tym mam dużo lamp, rodzaju lamp, też różne, i górnicze takie lampy, i oświetleniowe, i takie do rozgrzewania tych na benzynę, do torów rozgrzewania. Mam metalowy taki na gofry do pieczenia. Takie urządzenie. Wycieczka do tego miejsca to prawdziwa podróż w czasie. Stare przedmioty i narzędzia oraz wystrój budynku idealnie oddają klimat minionych lat. To jest tak zwana wirówka. Tu jest dużo bardzo takich blaszek. Śmietana jest lżejsza, wychodzi na wierzch, tu się leje mleko. Tu leci śmietana, a tu mleko. To jest bardzo ciekawe. Nosidełko, koromysło się nazywa. Koromysło, nosidełko na wodę, daleko mieli wodę, to dwa haki takie przyczepili i nieśli. A to jest jeszcze z czasów okupacji mydło. W budynku znajdują się setki przedmiotów, w tym również stare dokumenty i fotografie. Dlatego, aby dobrze poznać ich historię, należy przeznaczyć dłuższą chwilę czasu. Izba regionalna znajduje się we wsi Chutki, położonej w gminie Konopiska.